W mediach społecznościowych pojawia się mnóstwo kłamstw na temat zadłużenia gminy Chocianów, a także ewentualnych sposobów spłaty zobowiązań zaciągniętych przez Radę Miejską na inwestycje, których lawinowy wzrost obserwujemy od początku tej kadencji. Postanowiliśmy zweryfikować te kłamstwa u źródła, dlatego zadzwoniliśmy do pani skarbnik gminy Hocianów Stanisławy Potocznej. Czy to prawda, że długi gminy spłacają mieszkańcy? To nie mieszkańcy spłacają zaciągnięte kredyty. Przez samorządy i zobowiązania finansowe. Czyli na przykład osoba, która pochodzi ze zgierza, nie będzie spłacać kredytów zaciągniętych przez zgierz? Jeżeli ktoś się przeprowadza z innej miejscowości, z innej gminy, to oczywiście nie ciążą na, nich, na nim zobowiązania gminy, z której się wyprowadził, jak również zobowiązania gminy, do której się przyprowadził. Kto w takim razie spłaca kredyty samorządów? To samorząd spłaca zaciągnięte zobowiązania, w tym kredyty. Natomiast, ażeby takie zobowiązanie czy kredyt został zaciągnięty, najpierw musi być podjęta uchwała przez Radę Miejską w sprawie zaciągnięcia tego zobowiązania. Czy to prawda, że samorząd bierze kredyt na wypłaty dla pracowników? Nie. Zgodnie z ustawą nie ma zupełnie takiej możliwości. Jeśli ktoś tak twierdzi, to jest to zwyczajnie nieprawda. W takim razie na co są zaciągane zobowiązania? Zobowiązania, głównie czy to w postaci kredytu, czy emisji obligacji, zaciągane są na wkład własny do realizowanych inwestycji przy pozyskiwaniu środków unijnych. Czy dotację zewnętrzną można przeznaczyć na dowolny cel? Każda dotacja zewnętrzna, o któ którą gmina wnioskuje, już na etapie wnioskowania ma swój określony cel i tego celu nie można zmienić.